Gościmy Jacka Darkena Gołębiowskiego, zdobywcę statuetki, jak pięknie tutaj widać, identyfikatorów Pyrkonu 2014 w kategorii gry. Cześć. No, witaj. Powiedz tak na gorąco, więcej, jakie to są wrażenia, kiedy dostajesz taką statuetkę ze smokiem, bardzo taka RPGowa, a ty grasz dużo gier fabularnych akurat. Muszę przyznać, że właściwie nie spodziewałem się tego. Znaczy, chciałem dostać tą nagrodę, bo fajnie jesteś wyróżniony. Ale patrzyłem na to w ten sposób, że dwie osoby, które tam były oprócz mnie, co dokonały, jakby no, zrobiły więcej. Znaczy, bardziej mają, są bardziej uznane w fandomie, czy jakby zrobiły więcej, tak? Na przykład jak z tą kostką, którą pokazywał premier Merkel nasz. No to kurczę, to jest dokonanie, natomiast znaczy cieszę się, że tak ludzie zdecydowali, nie? Bo to jednak jest miłe docenienie tego, co zrobiłem. Natomiast nogi miałem z watek, jak schodziłem, bo jakby no nie codziennie dostaję nagroda, nie co roku, ani w ogóle. Pierwsza nagroda, więc... A powiedz mi w takim razie, jak pojawiły się nominacje ponad miesiąc temu, to... Jak wyczytałeś tam swoje imię, nazwisko, to jakie to było wrażenie? Co w tym momencie powiedział do siebie w głowie Darken? Dowiedziałem się tak i patrzę na to tam swoje nazwisko i mówię, no kurczę, no nominacja, fajnie, znaczy w sensie, ponieważ to fajnie, znaczy ja mówiłem, że chciałem wygrać, tak, chciałem to otrzymać. Chyba wszyscy chcą być nagradzani za to, co robią i tak dalej, ale patrzę, kto jest obok, myślę sobie, no okej, jakby fajnie być wyróżnionym, no i tutaj się skończyła tutaj moja rola, jakby jestem jeden z trzech, znaczy jestem tym jeden z dwóch, którzy nie wygrają i tyle, no bo mówię, no jakby nie, może nie wiem, czy ja nie doceniłem jakby rzeczy, które robię, czy coś takiego, czy nie wiem, jakby nie będę tutaj wyskakiwał, och, moje poczucie skromności. Lubię to, co robię, cenię, uważam, że jest spoko, ale żeby dostać za to nagrodę, hej, no... Jeszcze nic, nie myślałem, że muszę jeszcze popracować, tak? Rok, dwa, trzy, może wtedy faktycznie dostanę jakąś nagrodę, wtedy może bym się mniej zdziwił, ale teraz to było dla mnie... Wow. Jeszcze byłem obok tych później ludzi w nominacjach, czy później już na samej scenie, to było coś niezwykłego. Nagrodę Identyfikator Pyrkonu otrzymałeś w zasadzie za swoje gry, które są grami karcianymi, ale tak naprawdę grami fabularnymi, karcianymi. To jest ten problem, tak naprawdę, jak to określić, prawda? Właściwie tak określiłem fabularne gry karciane właśnie, żeby było jasność, co to jest, bo jest taka ciekawostka, że ludzie patrzą, to jest karcianka, to ja nie gram na przykład w karcianki, a na przykład gra fabularna, to ja nie wiem, co to jest jakiś podręcznik i nie widzą tego. Jakby w dużym skrócie chodziło o to, że czemu taki format, czemu właściwie, skąd to połączenie, bo chciałem, żeby dało się w minutę, 5 minut powiedzieć, hej, chcesz zagrać w grę? A on, jaką? To jest gra, w której zrobimy to, będziemy przeżywać przygodę, opowiemy historię, ale jak to się robi? Spójrz, wyciągam karty i pokazuję tu i teraz i właściwie już gramy, a nie, że na przykład przyjdź na sesję, albo opisujemy godzinę na przykład, a on mówi, ale nie rozumiem dalej, bo w opisie tego nie wynika, co są sesje gry fabularne. To przyjdę na sesję, aha, kiedy, ile to potrwa, na przykład, nie wiem, znajdź sobie 3, 6 godzin, 8 godzin, albo całą nockę, wiesz co, nie wiem, mam inne rzeczy do robienia, ale to jest zbyt zobowiązujące, to jest zarąbiste, no, ci, którzy grają, wiedzą, nie? Ja wiem, no, dlatego się poświęciłem tego hobby. Ale jak sprowadzić nowych ludzi do gry, jeżeli oni nawet nie chcą zobaczyć, co to jest, więc jak nie poznają, co to jest, a konkurujemy z grami wszystkimi, to z komputerowymi, planszowymi, więc stąd właśnie ten pomysł. I zacząłeś od przetrwaliście zagładę, później pojawiły się opowieści z karczmy, teraz mamy, właśnie jesteśmy na Pyrkonie i pięć nowych dodatków się pojawiło, czyli w sumie już mamy ich 6. Tak. Jak tak na dobrą sprawę, jak jest z popularnością tych gier, które stworzyłeś? Ludzie chętnie po nie sięgają, chętnie je kupują. Czy to sprawia, że gry popularne zaczynają się na nowo jakoś popularyzować? Właśnie przez te twoje gry karciane, popularyzowane gry karciane. Okay. To jest taka ciekawa rzecz z tym popularyzowaniem, bo jest coś takiego, jest duża część osób, właśnie tą grę do ręki, no tam przetrwaliście zagładę, to jeszcze nie wiedziałem, czy opowieści jak z karczmy, że
ja wezmę grę karcianą właśnie i zagram w nią. Bo to jest proste. A jakby za mało jest kroków pośrednich jeszcze, co będę, mam nadzieję, zapełniał, że jakby co potem, że mamy karciankę, a za chwilkę mamy podręcznik jakiejś tam pewnej grubości. Na przykład tutaj wypuściliśmy Adventurers jako małą tam zadyszkę, można kupić RPGa, czy za dwie dyszki z razem z settingami, to jest fajna rzecz, że tam jest przygoda i tak dalej. Jakby proste, mało stosunkowo to skompresowane. Ale wcześniej trochę był taki problem z tym, że co potem właściwie jakby jest ta jedna gra i jest pustka, ponieważ jakby problem gry był to, że jest trochę zbyt wyjątkowa początkowo, ale już tak już się przebiło, że jakby coraz widzę więcej osób gra, tak dalej, jeszcze nie widzę, może nie wiem, że jak Munchkin czy Jungle Speed, no to jakby to są tuzy rynku, tak, to oni już pracowali nad swoją rzecz wiele lat. Wszyscy graliśmy w Munchkina na przykład, nie? Więc to jest to. Ale widzę, idę na przykład wczoraj, przyszedłem na gdzieś prelekcję, raz wyjątkowo poszedłem na prelekcję nie swoją, trochę tam, stwierdziłem, że muszę pójść, chciałem zobaczyć, co oni robią. Patrzę, tam grają sobie przy filarze i na przykład mówię, wow, nie? To jest właśnie efekt, nie? Że jakąś pokazuję gram, więc to się przebija. Też po sprzedaży to widzę, że jest, dlatego właśnie dodatki wyszły. Są na to chętni. Ale jest cały czas ten problem. No i będę jakby starał się. Chciałbym, żeby też inni ludzie zaczęli stworzyć takie gry. Dlatego, że będzie łatwiej, bo jeżeli ja tam gdzieś się przebiję do świadomości i inni dojdą, to nie będzie tak, że jakby dzielimy jakiś rynek i szarpiemy się, tylko kurczę, razem tworzymy. Tak jak pan Ignacy Trzewik powiedział, że właściwie każdą osobę, którą ja wprowadzę do hobby planszówkowego, to jest osoba więcej, bo to nie jest stały rynek. To się cały czas powiększa. Gry planszowe, gry jako takie. Ludzie jeszcze, wiele osób nie wie, co są gry konsolowe, tak? Więc właśnie o czym tu jeszcze mówimy. Tak, tak, tak. Zresztą chyba właśnie dlatego powstała taka inicjatywa jak Fajne RPG, którą stworzyliście, przecież Puszon tam jest, tam mamy Ramela, tam jesteś ty. No jest to ekipa, która tak naprawdę trzęsie polskim rynkiem RPG na swój sposób. To znaczy to są ludzie, którzy wydawali swoje RPG, tworzyli swoje RPG i są rozpoznawalni w tym świecie gier fabularnych. Ale właśnie o gry fabularne chciałem troszkę zapytać, jak to jest z tym rynkiem w Polsce? To znaczy, wiemy, że lata 90. to był taki moment, kiedy RPG najbardziej się rozwijały, były najbardziej popularne. No, wcześniej, w 80. latach one bardzo tak się jeszcze ciągnęły. W Polsce, powiedzmy, 90. to są lata. Ale po 2000 roku widzimy wyraźny taki spadek formy. I teraz, jak przewidujesz, będzie się to rozwijało w najbliższym czasie? Więc tak. Ogólnie nie jest dobrze. To jest tak, że potrzebowaliśmy sojuszu trzech wydawców z doświadczeniem, różnymi spojrzeniami, żeby ruszyć cokolwiek, tak? Że ten Slave Me, Bez Barbarians, Adventures jakby wyszły projekty, to jest za chwilkę kolejna, ten rzecz tam się pojawia, o tym może za chwilę. I naprawdę to było długi czas pracy, tak? których niekoniecznie jakby wierzyliśmy to, że to jakby się uda. I to jest trochę problem, że aż potrzebasz takiego wysiłku, żeby to zrobić. Natomiast liczby pokazują pewną rzecz. Nie wiem, czy będzie aż tylu graczy takich typowych RPGów, tak jak było właśnie w latach 90. Tylko, że jest jakby taki dziwny rozdział. Mówimy o tym, że są, jakby było dużo graczy wtedy, że się sprzedawało podręczniki. Ale to, czego nie było, to co, powiedzmy, po sprzedażach można było powiedzieć, że nie, sprzedawało się w szybkim czasie 3000 podręczników, teraz 1000 to jest dużo. Ale teraz mamy Pyrkon, mamy na przykład, nie wiem, teraz 25 tysięcy ludzi teraz jest tutaj. To ci ludzie, to są wszyscy potencjalni ludzie, którzy mogą to zagrać. Więc tego wcześniej nie było. Internet, Facebook, jakby jest promocja Fajne RPG i skupia się bardzo, bardzo, właściwie skupia się na Facebooku. Nie było tego wcześniej. Nie można było dotrzeć bezpośrednio do tych ludzi, bo ktoś pisał zamówienie, odcinał sobie zamówienie z tyłu książek Maga czy z Mima, za naszą karteczki wysyłał, czy dostał tam kataloczek mały. Kupowało się po tym, jak są tytuły zapisane i co to może być, albo co o tym słyszałem, albo kumpel mi powiedział, że to jest fajne, to ja to zamawiam. Tak, to przypadkowość. A teraz? Kurczę. Wchodzę, zobaczę filmik, zobaczę, kto jest. Mogę zobaczyć jakieś posłuchać podcasty. Wasz tutaj wspaniałą robotę robicie z tym, że prezentuje ludziom osoby, które to tworzą, tak? Że można z nimi porozmawiać, można zobaczyć ich rzeczy.
jakby pod tym kątem nie wiem, jak będą wyglądały RPG w przyszłości. Tak, czy to zostanie jakiś podręcznik, czy może jakiś tam, nie wiem, będzie wspomagane stołami, czy jakiś bardziej stronny planszówek. Nie wiem tego, mam jakby swój pomysł, jak to zrobić, ale sądzę, że ludzie chcą tworzyć opowieści. Niekoniecznie tak, jak znamy, to oni nam powiedzą, tak? Przyjdą ludzie, troszkę powiedzieć, zadecydują sobie pieniędzmi, ale ważne, że teraz mamy do nich dostęp. Wcześniej, no... Więc ja uważam, że teraz jest lepiej, potencjalnie. Bo jakby teraz jakby sam stan faktyczny nie jest za ciekawy. Nie ma tak, że hej, załóżcie wydawnictwo i zarobicie grube miliony na tym rynku. Nie, nie. Przyjdźcie z milionami i zostają wam paręset tysięcy, tak działa w tą drugą stronę, że się traci ten majątek na tym. Ale to idzie do przodu. I to jest mega. Więc jakby ja patrzę na przyszłość, że wow, mogę z tego żyć, nie? To już jest poziom, że mogę z tego żyć i zwykle tak, nie wiem, może będę mógł, nie wiem, jakieś zbytki sobie za to kupić. Więc dobrze. Wspomniałeś, że dużo osób na Pyrkonie to jest dowód właśnie na to, że jest potencjał, że jest możliwość. Jak w ogóle oceniasz konwencję? Jak oceniasz Pyrkon? Jak oceniasz ten festiwal? Jak ci się podoba? I mnie to powiedzieć krótko. Kocham ludzi, którzy to tworzą. Dlatego, że to jest jak trochę jak, nie wiem, kwiat, który wyrasta na trochę na pustyni, bo nie, że jakby mówił źle o innych konwentach, jakby, bo to nie chodzi o ilość osób, że gdzieś na przykład ma 1000, 2000, 3000, takie jak inne konwenty liczby, oczywiście też mniejsze, to, że może być takie miejsce, gdzie jest tyle osób na raz, to jest wspaniałe po prostu, jakby ci ludzie, nie jest tak, że to jakby sama fantastyka jest, to są ludzie zainteresowani grami, także widzimy podobieństwo między nimi, ale nie powinno ich do końca tak nazwać, ale ponieważ oni są w innym miejscu, to tak czuć, kurczę, nie? Jest nas dużo, nie? To jest mega pozytywne. No po prostu mnie to jara, nie? Nawet nie, że na przykład handel, że tam sprzedaje gry, prezentuje, po prostu... Ale to jest fajnie, na przykład tańczyłem w windzie ostatnio, no, bo było party, no. Tak, tutaj imprez było dużo różnych takich, tak, rozlokowanych po całym terenie. Jest super, bardzo pozytywna jest energia. To jest to, nie? Przychodzą młodzi, przychodzą też starsi, może nie jakieś tam, nie wiem, babcie z wnukami, nie wiem, takich osób nie widziałem, ale różne trochę pokolenia się łączą i wymieniają się jakby doświadczeniami, to jest super, super. Ale właśnie wspomniałeś o stoisku. Jak jest z odwiedzalnością waszego stoiska? A czy dużo ludzi pojawia się takich, którzy typowo grają właśnie w RPG? Czy jednak dużo osób też pyta się, a co to jest, do czego to służy, jak to działa? Tak, znaczy czy dużo w podstawie. To nie jest duża liczba, pojawiają się i teraz już nie mamy co im tam takiego pokazać, tak, coś też typu gruby. W sensie pokazywanie ludziom grubego Wosunga, ale gra jest super, to jednak ktoś jest początkujący, on powie, taka kniga, książki to ja tam muszę czytać tam na studia, czy coś w tym stylu. Trochę jednak ludzie tak postrzegają czasami jego czytanie jako trochę taką negatywną, to jest jakiś pewien problem. Natomiast to jest duża liczba? Nie, niestety jakby nie. Raczej to jest w inny sposób. Większe działanie z nowymi osobami jest tak, że jeżeli aktywujemy ludzi, którzy grają cały czas, to oni w swoich miejscowych, jak są agenci terenowi, przedstawiciele hobby po prostu, działają tam w terenie i tam łapią ludzi, więc jeżeli dostaną coś, co łatwego, to im jest łatwiej. Łatwiej złapać ludzi z tą karcianką, że tak szybko można wytłumaczyć. Bo RPG jak sobie leżą na stoisku, one nie są jakoś wyróżnione. To są książki, więc ktoś podejdzie, zapyta się, co to jest, to oczywiście powiemy, nie? Ale ten próg wejścia jest spory, przynajmniej jeszcze. Na swój sposób można powiedzieć, że mamy akwizytorów w fandomu. Tak, tak. No tak, bo to jakby ludzie zarażają swoim hobby pozostałych, a kurczę, RPGi opierają się na tym, że mówimy do siebie, spotykamy się, to wszystkie spotkanie w grupkach i tak dalej. Ja poznałem mega ludzi po prostu tak, że hej, grasz w RPG? Tak. Hej, to co gramy? Nie znamy się zupełnie, ale chodź do mojego do mieszkania i popykamy sobie, nie? I nagle... Jakiś, nie wiem, nie? Jakby nie myślałem o tym na zasadzie, że ktoś mógłby mnie zamordować albo okraść mi dom, nie? Ale jakieś takie... Hej, robimy też coś dziwnego, to znaczy, że chyba jesteśmy spoko. I tak to działa, nie? Że ten... I to jest taka magia właśnie tej takiej akwizycji RPG-owej. Tak samo planszówki też by wyszły, karcianki. To jest spotkanie towarzyskie.
z dodatkiem zarąbistym. Opowieści z karczmy się rozwijają, ale z tego co wiem, już pracujesz nad czymś nowym, nad czymś następnym. Co to będzie? Z takich dużych rzeczy, to jest tak, jest, nauczyłem się nie mówić już z dużym wyprzedzeniem, co robię. Natomiast to, co już jest dopowiedziane i powiedziane, to jest projekt, który robię razem z kobietą Ślimak. Jest to karcianka, która ma elementy opowiedzenia historii, ale opcjonalne, w sensie, że możemy zagrać właśnie trochę jak Munchkin, zagrać tak dalej, że po prostu fan, bawimy się, ale bez problemu z powodu konstrukcji gry można sobie tam dołożyć pewną historię, ponieważ no kurczę, ja się specjalizuję w tego typu grach, więc nawet jeżeli zrobię grę powiedzmy trochę poza mojego wymiaru, to nadal aha, żartowałem, jednak robię grę w swoim stylu. Więc będzie można ją zobaczyć w pewnej już formie, czyli graficznej na Lekoniku, ale oczywiście będzie można w tacach uczestniczyć. Bez problemu, ja strasznie lubię, jak ludzie biorą i testują, to będzie możliwość tego zrobienia. Ale to też jest moja rzecz, że wszedłem z nią w sojusz, także i tak dalej, ponieważ ona dociera do masy osób. I ponieważ hej, super się fajnie gadało, jestem jej fanem i do tego się zaczęła na podkoniu rozmowa, więc dotarcie do ludzi też kolejnych, tak, jej fanów. No, staram się promować hobby przez każde możliwe miejsce. Zamknijcie mi drzwi, wyjdę oknem. Ale to ten. Jest mega, mega osobą, jeżeli chodzi o pracę wspólną. Jest naprawdę inspirującą bardzo osobą. Kilo gruzu, ale nadal ten gruz jest smaczny. Inne rzeczy nie chcę naprawdę wyprzedzać. Na pewno druga edycja Przetrwajcie Zagładę. Będzie pod inną nazwą, troszkę inną koncepcją, ale nadal to, co było, działało fajnie. A także moja perła Kalejdoskop, ale to jest tak duży projekt, że o kurczę, aż się boję o nim mówić, ale kurczę, przydałoby się go reklamować, ale naprawdę to będzie coś, co łączy RPGowców, LARPowców i też planszówkowiczów. Także będzie, a to na pewno w ogóle będziemy cię łapać w sprawie twoich projektów. Daleko nie mamy, bo my w Krakowie, ty w Krakowie, no, także... No jakby jest blisko po sąsiedzku. Naszym gościem był Jacek Darken-Gołębiowski, zdobywca identyfikatorów Pyrkonu w kategorii gry oczywiście. Dziękujemy bardzo i gratulujemy ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo.